Witamy Państwa w kolejnym odcinku programu Nie Tylko Dla Kobiet. Na początek pokażemy Wam, jak wykonać maseczki domowej roboty. Zanim zaczniemy nakładać maseczkę, musimy zmyć makijaż. Do tego użyjemy oleju kokosowego. Jest to kosmetyk uniwersalny, jest dobry na wszystko – włosy, cerę, paznokcie. W temperaturze pokojowej olej kokosowy ma konsystencję stałą, ale jak nałożymy niewielką ilość na dłoń, to olej zacznie się rozpuszczać. Nakładamy go na całą twarz i zmywamy makijaż tak jak zwykle wacikiem. Pierwszym składnikiem mojej maseczki jest awokado, przeznaczone przede wszystkim do skóry suchej i zmęczonej, a taka właśnie jest moja skóra. Dzięki zawartej w nim lecytynie sięgać po nie mogą również kobiety dojrzałe, które zmagają się z procesem starzenia skóry. Naturalne maseczki do twarzy z awokado posiadają ponadto właściwości antybakteryjne i powodują przyspieszenie gojenia się ran. Przekrój awokado na pół i korzystając z łyżeczki lub widelca wydłub jego miąższ. Następnie dokładnie rozgnieć go, by powstała jednolita papka. Pamiętajmy, aby wszystkie owoce przed użyciem dokładnie umyć. Przecież nie chcemy pestycydów na naszej twarzy. Następnie sięgam po banana, który jest źródłem beta-karotenu, witamin z grupy B, witamin C, potasu, magnezu, selenu, a także białka i kwasów tłuszczowych, a dodatkowo zamaskuje nam nieprzyjemny zapach spiruliny. Ostatnim składnikiem mojej maseczki jest spirulina, dzięki której moja skóra stanie się jędrniejsza i pełna blasku. Jest niezastąpiona przed ważnymi wyjściami, na których chcemy wyglądać olśniewająco. Aż tak bardzo nie śmierdzi. Nie, pachnie bananem. Ja natomiast zdecydowałam się na wykonanie maseczki bananowej. Świetnie sprawdzi się ona w pielęgnacji każdego typu cery. Do jej wykonania będą nam potrzebne banan, miód, jakiś cytrus, może być to cytryna albo mandarynka, oraz jogurt naturalny. Na początek dodajemy banana. Ja wezmę tego, którego do swojej maseczki użyła też Gosia, ponieważ tak naprawdę będą nam potrzebne zaledwie jego dwa kawałki. Dodajemy także jogurt naturalny. Wystarczą tutaj zaledwie dwie łyżeczki. Do naszej maseczki dodajemy także łyżeczkę miodu. Miód wykazuje silne działanie antyseptyczne, posiada właściwości oczyszczające i nawilżające, zabija bakterie, a także zmniejsza obrzęk i stany zapalne. Tutaj jedna łyżeczka zdecydowanie wystarczy. Na sam koniec potrzebujemy jeszcze cytrusa. Ja nie mam cytryny, więc posłużę się mandarynką. Przekroję ją sobie tak, by łatwiej wyciskało mi się z niej sok, a następnie kilka kropel dodaję do mojej mieszanki. Cytrusy odświeżają skórę i działają ściągająco, widocznie zmniejszając rozszerzone pory. Znane są także ich właściwości antyoksydacyjne. Przechodzimy do nakładania maseczki na naszą buzię. Naszą domową maseczkę nakładamy na twarz i kiedy jest już ona dobrze rozprowadzona, to po prostu pozostawiamy ją na około 20 minut. W tym czasie możemy na przykład posprzątać to, co niestety udało nam się pobrudzić. Jak możecie zauważyć, my też postanowiłyśmy posprzątać. Poszło nam to całkiem sprawnie i szybko. A jeśli nie musicie sprzątać, to tych kilkanaście minut możecie poświęcić na obejrzenie filmu urodowego, który poszerzy Waszą wiedzę na temat na przykład pielęgnacji. Moją ulubioną vlogerką jest Radka, która prowadzi kanał na YouTube. W swoich filmach opowiada o historii mody, inspiracjach oraz pokazuje swoje stroje dnia. Cenię ją nie tylko za nietypowy styl, ale również za osobowość. Ja chciałam Wam serdecznie polecić moją ulubioną vlogerkę. Jest to Zuza z kanału La Makeup Ebella. To młoda dziewczyna, która prowadzi kanał urodowy. Jest wizażystką, więc bardzo często pokazuje, jak wykonać dany makijaż, a także uczy, jakich błędów w makijażu powinnyśmy się wystrzegać. Na jej kanale pojawiają się także vlogi z dnia codziennego, podczas których możemy zobaczyć, jak spędza czas. Pasją Zuzy jest też podróżowanie i często swoim widzom udziela wskazówek związanych na przykład z wyszukiwaniem tanich noclegów za granicą. O
Okej, minęło około 20 minut i my zmyłyśmy już nasze maseczki z twarzy. Maseczka z banana faktycznie nawilżyła i ukoiła skórę mojej twarzy, a jogurt naturalny świetnie poradził sobie z podrażnieniami. Polecam wszystkim paniom wykonanie tej maseczki, bo efekt jest zachwycający, a przygotowanie to zaledwie kilka minut. Jeśli chodzi o moje wrażenia, to jestem zachwycona nawilżającym działaniem maseczki. Zdecydowanie częściej będę ją stosować. Jak zapowiadałyśmy, będziemy się pojawiały na imprezach regionalnych związanych z tematyką naszego programu. Jedną z takich imprez była 5. edycja Wiosny Kobiet. Zobaczcie naszą relację. Organizatorzy zadbali o mnóstwo atrakcji, podczas których panie mogły spędzić miło czas. Odbyły się m.in. ciekawe warsztaty i zajęcia artystyczne. Ponadto panie mogły obejrzeć film tylko dla kobiet, posłuchać koncertu, czy też po prostu spotkać się z przyjaciółmi i poplotkować. Dla nas szczególnie ważna była impreza pod tytułem Szafa Party, podczas której panie mogły wymienić się ubraniami ze swoimi koleżankami, czy też po promocyjnej cenie wzbogacić swoją garderobę o kilka dodatkowych elementów. Na imprezie pojawiłyśmy się o 16:00. Wymianka ubrankowa trwała już od godziny. Jak się dowiedziałyśmy od sprzedawców, tuż po rozpoczęciu imprezy pojawiło się mnóstwo osób. Panie ochoczo wymieniały się przyniesionymi przez siebie ubraniami, bądź też nabywały nowe po dokonaniu symbolicznej zapłaty. My chyba przyszłyśmy troszeczkę za późno, ponieważ po godzinie 16:00 impreza zwolniła tempa. Natomiast miało to też swoje plusy. Mogłyśmy spokojnie poprzeglądać wszystkie ubrania znajdujące się na wieszakach. A było ich mnóstwo. Oprócz ubrań damskich pojawiły się także ubranka dziecięce. Sama idea imprezy jest naprawdę wspaniała, a my na pewno pojawimy się na przyszłorocznej edycji. Między poszczególnymi warsztatami mogłyśmy podziwiać dzieła lokalnych rzemieślników. Pojawili się także przedstawiciele różnych firm kosmetycznych, którzy zachęcali do przetestowania swoich produktów i opowiadali o ich walorach. Największą popularnością cieszyły się handmade'owe maskotki. Były one oryginalne i niektóre z nich nawiązywały już do zbliżających się świąt wielkanocnych. Nas zdecydowanie najbardziej urzekła maskotka świnki kurczaka. Były naprawdę urocze. Mieszkańcy naszego regionu mogli wybrać poszczególne warsztaty, w których chcieli uczestniczyć. Wiosna Kobiet mimo swojego tytułu nie była przeznaczona wyłącznie dla pań. Panowie również mieli w czym wybierać i pojawili się na tegorocznej edycji. Do wyboru były warsztaty taneczne, artystyczne, relaksacyjne, edukacyjne i wiele, wiele innych. Wzbogaciłyśmy swoją wiedzę na przykład na temat tego, czym powinnyśmy się kierować przy doborze odpowiedniej pomadki. Testowałyśmy przeróżne odcienie na ustach i starałyśmy się dobrać kolor najbardziej pasujący do naszego typu urody. Warto też zaznaczyć, że na ustach uczestniczek warsztatów królowały głównie mocne kolory, do których niektóre z pań musiały się przekonać. Natomiast dzięki wiedzy i nauce doboru odpowiedniego odcienia, mocna szminka, która z początku odstraszała, w efekcie końcowym podbiła serce uczestniczek warsztatów. Ciekawym elementem zajęć było odbicie tak zwanego całusa na kartce i na jego podstawie poznanie swojej osobowości. Atmosfera panująca na warsztatach była fantastyczna nie tylko dzięki profesjonalnej nauce dobierania szminki, ale także dzięki samym uczestniczkom, które oczywiście pozdrawiamy. To już wszystko w dzisiejszym odcinku. Dziękujemy za uwagę i do zobaczenia.